Dzień dobry. Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie na debacie poświęconej znaczeniu rynku zarządzania wierzytelnościami dla zrównoważonego wzrostu gospodarczego. Jest mi niezmiernie miło przywitać Państwa. Marcin Czugan reprezentuje Związek Przedsiębiorstw Finansowych i właśnie w tym szczególnym, ostatnim dniu EKF-u jestem niezmiernie miło, że możemy porozmawiać o windykacji. Bardzo ogromne podziękowania dla organizatorów EKF-u za to, że windykacja, dochodzenie należności znalazło swoje miejsce pośród arcyciekawych debat przez całe trzy dni kongresowe. Tym niezmiernie jest mi miło, że będziemy rozmawiać o roli, znaczeniu rynku zarządzania wierzytelnościami, dochodzenia należności czy windykacji właśnie dla zrównoważonego wzrostu gospodarczego. Mam ogromną przyjemność przywitać moich znakomitych gości i bardzo proszę pozwolić mi przywitać gości w studiu. Dr Marta Pęczar, dyrektor obszaru badawczego Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. Witamy bardzo serdecznie, pani doktor. Witam bardzo serdecznie pana profesora Dariusza Filara, emerytowanego profesora z Uniwersytetu Gdańskiego. I niezmiernie miło witam również moich gości online, którzy włączyli się z nami zdalnie. Witam bardzo serdecznie Krzysztofa Borusowskiego, prezesa zarządu Grupa BEST. Witam, dzień dobry panie prezesie. Dzień dobry. Witam bardzo serdecznie Michała Zasępę, członka zarządu Grupy KRUK. Witam serdecznie panie Michale. Dzień dobry. I witam bardzo serdecznie również Macieja Bardana, eksperta bankowego. Czy się słyszymy? Witam, dzień dobry panie Macieju. Tak, dzień dobry, witam pana, witam państwa. Bardzo dziękuję, mamy wszystkich, w związku z czym no nie pozostaje mi nic innego, jak przejść do merytoryki. Nasz panel ukształtowaliśmy w ten sposób, że rozpocznie się najpierw prezentacją wprowadzającą, gdzie właśnie przedstawimy i będzie to po raz pierwszy, więc będzie to inauguracja raportu na temat znaczenia branży zarządzania wierzytelnościami dla zrównoważonego wzrostu gospodarczego. I ten raport powstał we współpracy ze Związkiem Przedsiębiorstw Finansowych. Tym niemniej jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa na prezentację wprowadzającą, którą poprowadzi pani doktor Marta Pęczar. Pani doktor, oddaję głos. Dziękuję bardzo. Poproszę o prezentację. Prezentacja będzie dotyczyła znaczenia branży zarządzania wierzytelnościami dla zrównoważonego wzrostu gospodarczego. Nie ulega wątpliwości, że w gospodarkach rozwiniętych ta branża zarządzania wierzytelnościami pełni bardzo ważną rolę w całym ekosystemie. Z jednej strony przyczynia się w sposób bezpośredni lub też pośredni do wzrostu gospodarczego. Patrząc przez pryzmat polskiego sektora zarządzania wierzytelnościami, ten rynek ma już swoją bogatą historię. To jest ponad 10 lat aktywnego funkcjonowania na rynku i wolumen wierzytelności obsługiwanych i zarządzanych przez branżę zarządzania wierzytelnościami istotnie zmienił się na przestrzeni ostatnich 10 lat, gdyż wzrósł z poziomu około 29 miliardów do 110 miliardów na koniec pierwszej połowy 2020 roku. To generalnie oznacza podwyższenie wolumenu zarządzanych wierzytelności na poziomie 275%. Uwzględniając, że dane, które przedstawiłam przed sekundką, pochodzą ze Związku Przedsiębiorstw Finansowych, które stanowią to przedsiębiorstwa około 87% całego rynku zarządzania wierzytelnościami. Na tej podstawie możemy szacować, że cały rynek zarządzania wierzytelnościami w pierwszej połowie 2020 roku ukształtował się na poziomie około 127 miliardów złotych. I generalnie można zapytać się, to dużo czy mało? Czy to jest duży rynek, czy mało? Żeby w jakiś sposób umiejscowić tą liczbę 127 miliardów złotych, może warto to odnieść do innych wielkości makroekonomicznych czy wielkości takich budżetowych. Więc odpowiadając na pytanie, czy to jest dużo, to można powiedzieć, że program 500+ zaplanowany w budżecie 2020 roku to jest poziom około 41 miliardów, czyli trzykrotnie mniejszy niż wartość rynku wierzytelności w Polsce.
Jeśli popatrzymy przez pryzmat programu budowy dróg krajowych rozpisane na lata 2014-2023, to te wielkości na te 3 lata od 2020-2022 przewidują około 37 miliardów złotych. Czyli też patrząc, porównując wielkość rynku na poziomie 127 miliardów, to widzimy, że jest to bardzo duży i znaczący segment gospodarki. Jeśli ostatnie porównanie, to program onkologiczny przewidziany na lata 2020-2030 i ten łączny budżet przewidziany jest na poziomie 5 miliardów złotych. To pokazuje, jak duży jest dzisiaj rynek zarządzania wierzytelnościami w Polsce. Branża zarządzania wierzytelnościami jest niezwykle istotna w takim pełnym ekosystemie gospodarczym. To nie jest tylko tak, że branża funkcjonuje niejako sama dla siebie, ale można powiedzieć, że ona funkcjonuje w takim pełnym ekosystemie. I warto zwrócić uwagę, że w tym ekosystemie znajdują się oczywiście klienci, znajduje się gospodarka, znajdują się podmioty współpracujące z tą branżą, ale również społeczeństwo. I tutaj jest to bardzo istotne, że w sytuacji pogorszenia sytuacji branży zarządzania wierzytelnościami, to te skutki negatywne nie przekładają się tylko i wyłącznie na nią, tylko również oddziaływują negatywnie na wszystkie te komponenty, które tworzą cały ekosystem funkcjonowania branży. Z drugiej strony, jeśli ta sytuacja będzie się poprawiać, to branża będzie pozytywnie oddziaływać na wszystkie te elementy. Klienci to są podmioty niefinansowe lub podmioty finansowe, które zmagają się z zaległymi płatnościami. O istotności współpracy branży zarządzania wierzytelnościami ze swoimi klientami świadczą przede wszystkim liczby. Wspomniane już 127 miliardów złotych, ale warto również dodać, że w latach 2017-2019 portfel pozyskanych wierzytelności wyniósł ponad 103 miliardy złotych. Co jest bardzo istotne i co jeszcze będę kilka razy zapewne dzisiaj powtarzać, to wartość odzyskanych środków, które ponownie wróciły do obrotu gospodarczego w branży zarządzania wierzytelnościami w tych latach 17-19, one wyniosły ponad 17 miliardów złotych. Patrząc przez pryzmat podmiotów niefinansowych, tutaj mam na myśli telekomy, spółdzielnie mieszkaniowe, administracje publiczne, to branża zarządzania wierzytelnościami jest przede wszystkim niezbędna w procesie ograniczania zatorów płatniczych. Możliwość ograniczenia zatorów płatniczych w przedsiębiorstwach przekłada się bezpośrednio na możliwość wzrostu inwestycji. Przedsiębiorstwa działają w bardziej konkurencyjnym otoczeniu, przez co mogą skupiać się po prostu na swoim tak zwanym core biznesie, a nie zajmować się kwestiami przeterminowanych należności, gdzie nie mają kompetencji do tego, aby robić to sprawnie i skutecznie. W sytuacji, kiedy ograniczeniu ulegają zatory płatnicze, pieniądz wraca do gospodarki, to również przekłada się bezpośrednio na budżet państwa w postaci wyższych dochodów podatkowych. O istotności tego branży dla podmiotów niefinansowych świadczą tutaj wskazane poniżej wybrane wskaźniki, ale one pokazują, jak istotnym problemem jest kwestia zatorów płatniczych w polskiej gospodarce. Bardzo istotnym segmentem współpracy jest współpraca z sektorem bankowym. Dzisiaj sektor bankowy korzysta ze współpracy z branżą zarządzania wierzytelnościami, przede wszystkim poprzez możliwość ograniczenia portfela kredytów zagrożonych. Jeśli taka współpraca jest nawiązana, ona owocuje pozytywnymi aspektami. Po pierwsze, następuje poprawa wyników finansowych. Po drugie, następuje poprawa efektywności wyceny kosztów ryzyka. A po trzecie, banki mają możliwość kreowania akcji kredytowej. Z drugiej strony, rośnie dostępność kredytów w gospodarce,
a kredyt jest niezbędny w procesie kreowania wartości dodanej w gospodarce. Co ważne, w takim ujęciu makroekonomicznym współpraca sektora bankowego z branżą zarządzania wierzytelnościami przekłada się na zapewnienie, na stabilność całego systemu finansowego. I tutaj ta współpraca jest bardzo ważna, bo banki są, w przypadku wierzytelności konsumenckich, banki są tak zwanymi wierzycielami pierwotnymi aż w ponad 57%. Co jest bardzo ważne? W przypadku wierzytelności oddanych do obsługi w branży zarządzania wierzytelnościami, branża odzyskuje ponad 37% wierzytelności, przeterminowanych wierzytelności. Rynek jest, ta współpraca jest takim rynkiem obiecującym, bo możemy patrzeć przez pryzmat potencjału współpracy. No i tutaj ten potencjał wyznacza portfel kredytów nieregularnych w sektorze bankowym, który na koniec sierpnia 2020 roku wynosił blisko 75 miliardów złotych. Takie same przełożenie jak w przypadku sektora bankowego, branża ma takie same przełożenie ma na instytucje pożyczkowe. I tutaj warto wskazać, że tylko w 2019 roku branża zarządzania wierzytelnościami przyczyniła się do odzyskania ponad 18% przeterminowanych pożyczek. Bardzo ciekawą grupą, która funkcjonuje w ekosystemie branży zarządzania wierzytelnościami, jest społeczeństwo konsumenci. I oczywiście można, pierwsza taka może myśl to jest, że to są dłużnicy. Nie, to nie są tylko dłużnicy. Branża, społeczeństwo czy konsumenci to jest bardzo zróżnicowany segment. Są wśród nich zarówno depozytariusze, są w nich kredytobiorcy, którzy regularnie spłacają swoje zobowiązania. Są wśród nich po prostu zwykli konsumenci, którzy nie mają ani rachunków bankowych, ani nie korzystają z kredytów i pożyczek. I są oczywiście dłużnicy. I branża zarządzania wierzytelnościami, współczesna branża, ma za zadanie pomóc takim dłużnikom w polubownym rozwiązaniu całej sprawy. Tak, aby po spłaceniu swoich zobowiązań mogli aktywnie włączyć się do rynku finansowego i do gospodarki. Na to bardzo mocny nacisk kładzie na przykład model szwedzki. Kwestia włączenia ponownego, niesolidnego dłużnika na rynek finansowy jest priorytetem, ale również priorytetem jest tak zwane polubowne załatwienie sprawy i dlatego kluczowy jest w tym aspekcie podjęcie dialogu pomiędzy dłużnikami a branżą zarządzania wierzytelnościami. Ja bardzo mocno podkreślam kwestię depozytariuszy, bo patrząc przez statystyki rynku bankowego, to liczba aktywnych klientów posiadających bardzo różne rachunki w bankach wskazuje, że tych dłużników realnie nie jest tak wcale dużo. I tak naprawdę branża ma za zadanie nie tylko obsługiwać właśnie ten segment, czyli osoby z przeterminowanym zadłużeniem, ale pośrednio będzie swoimi działaniami przyczyniać się do stabilizacji sektora finansowego, a zatem między innymi depozytariuszy. Bardzo często wskazuje się, że aktywna współpraca sektora bankowego z branżą zarządzania wierzytelnościami może przyczynić się do spadku kosztów finansowania poprzez lepszą między innymi wycenę ryzyka. I tutaj w przypadku tej grupy korzystają po prostu kredytobiorcy. Ta rola jest bardzo istotna, ponieważ pozytywna współpraca konsumentów z branżą zarządzania wierzytelnościami bezpośrednio lub pośrednio przekłada się dla korzyści dla gospodarki. Czy to w formie właśnie tego włączenia finansowego, wzrostu siły nabywczej, powrotu na rynek pracy, budowania bazy oszczędnościowej. To są bardzo istotne kwestie. Finalnie można powiedzieć, że współpraca branży zarówno z przedsiębiorstwami niefinansowymi, z przedsiębiorstwami finansowymi, z konsumentami przekłada się na kwestie związane z budową, kreacją wzrostu gospodarczego. Ta kreacja jest wielotorowa.
poprzez samo funkcjonowanie branży, poprzez zatrudnienie, poprzez wyniki finansowe generowane, poprzez odprowadzane podatki i inne zobowiązania, ale co najważniejsze, co już podkreślałam, to jest kwestia przywracania środków do gospodarki. Działalność windykacyjna, współpraca z całym sektorem przedsiębiorstw i sektorem bankowo-pożyczkowym powoduje, że do gospodarki trafiają odzyskane środki. I tak jak wcześniej wspominałam, ta wartość w latach 17-19 wyniosła ponad 17 miliardów złotych. W raporcie przygotowaliśmy również analizę zagrożeń. Te zagrożenia można w zasadzie wskazać na 5 podstawowych grup. Oczywiście najważniejszym zagrożeniem z punktu widzenia długoterminowego funkcjonowania branży zarządzania wierzytelnościami są kwestie prawne. Po pierwsze, zakres tych uregulowań prawnych. Badani przez nas eksperci wskazywali z jednej strony na to, że ten zakres jest, że nie ma dzisiaj jednej kompleksowej ustawy regulującej funkcjonowanie całej branży, a z drugiej strony wskazywali na mnogość fragmentarycznych regulacji, które mogą powodować pewne niejasności. Warto zwrócić uwagę, że jako trzeci czynnik jest również wskazywany czynnik związany z regulacjami prawnymi, czyli stabilność uregulowań prawnych. Tutaj eksperci wskazują przede wszystkim na bardzo częste zmiany legislacyjne, wprowadzane w dosyć szybkim tempie, nie zawsze z konsultacjami z interesariuszami rynku. I to przede wszystkim zaburza taką stabilność funkcjonowania i nie umożliwia budowy długofalowych strategii biznesowych firm działających w branży zarządzania wierzytelnościami. Warto jeszcze na koniec wskazać, że zagrożenia dla funkcjonowania branży w najbliższym okresie to też kwestie związane z sytuacją gospodarczą, pogorszeniem się sytuacji finansowej dłużników, jak również sytuacja związana z rynkiem kredytowo-pożyczkowym i dalej nierozwiązana kwestia dostępu do finansowania zewnętrznego, w tym przede wszystkim do rynku obligacji. I na koniec w raporcie sformułowaliśmy rekomendacje dla zrównoważonego wzrostu gospodarczego, dla zrównoważonego wzrostu branży zarządzania wierzytelnościami w kontekście zrównoważonego wzrostu gospodarczego. I te rekomendacje możemy podzielić na takich kilka części. Pierwsza generalna rekomendacja dotyczy konieczności podjęcia działań ukierunkowanych na wzmocnienie moralności płatniczej Polaków i przedsiębiorców. Jest to kluczowy aspekt związany w ogóle z prawidłowym funkcjonowaniem gospodarki. Po prostu długi, zobowiązania należy spłacać, a badania Związku Przedsiębiorstw Finansowych pokazują, że ta moralność bardzo szybko ulega osłabieniu. Po drugie, to są kwestie związane z regulacjami prawnymi. Oczekujemy profesjonalizacji działań branży zarządzania wierzytelnościami, w czym zapewne pomoże właściwa, odpowiedzialna implementacja dyrektywy unijnej poświęconej tak zwanym NPL-om. Po trzecie, apelujemy o stabilne, przejrzyste regulacje, koniecznie poprzedzone czy wspierane realną oceną skutków regulacji i konsultacji ze środowiskiem i pozostałymi interesariuszami. Po czwarte, rekomendacje nie dotyczą tylko osób trzecich czy podmiotów trzecich. Bardzo ważne jest, aby branża pracowała dalej nad profesjonalizacją, nad bezpieczeństwem swojego funkcjonowania. Dlatego wskazujemy na konieczność nasilenia działań samoregulacyjnych sektora i upowszechnienie stosowania kodeksów etycznych przez wszystkie firmy z branży. Drugą rekomendacją dotyczącą jakby samego sektora jest oczywiście konieczność wzmacniania odporności spółek na nadużycia, jako większość firm z sektora zarządzania wierzytelnościami to spółki, także konieczność wzmocnienia zasad corporate governance jest niezbędna dla dalszego zrównoważonego rozwoju branży. Po szóste,
Bardzo ważnym aspektem dzisiaj jest konieczność dostępu do publicznych baz danych w tak zwanym trybie pełnej teletransmisji, czyli online'owo. I tu jest ważne, że żeby branża zarówno jak i sąd dysponowały analogicznymi źródłami danych, w oparciu o które jest następnie procesowany proces związany z odzyskiwaniem wierzytelności. I ostatni aspekt to jest usprawnienie działań sądów. W raporcie analizujemy między innymi przykład włoski, gdzie bardzo słaba praca sądu doprowadziła do bardzo trudnej, zawiłej sytuacji w zakresie branży zarządzania wierzytelnościami, ale również właśnie sytuacji konsumentów. Apelujemy o usprawnienie też mechanizmu tak zwanej szybkiej ścieżki dochodzenia roszczeń. W najlepszym takim przykładowym modelu szwedzkim, ta szybka ścieżka występuje już także na etapie polubownym, nie na etapie sądowym, tak jak jest w Polsce realizowana poprzez e-sąd w Lublinie, ale warto by było rozważyć możliwość takiej ścieżki również na etapie polubownym. Bardzo dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo, dziękuję pani doktor. To, co możemy powiedzieć, to raport wkrótce ujrzy światło dzienne, także proszę o chwilę cierpliwości. Myślę, że stanie się to już niedługo. Bardzo często pani doktor odwoływała się tutaj do tak zwanego ekosystemu zarządzania wierzytelnościami, czyli wielu interesariuszy, którzy na tym rynku funkcjonują albo którzy są beneficjentami naszego rynku. My staraliśmy się po części oczywiście odwzorować ten ekosystem, stąd też mamy przedstawicieli branży, mamy przedstawiciele sektora bankowego, mamy znakomitego makroekonomistę, mamy z kolei z punktu widzenia regulacyjnego, ja pozwolę sobie dodać pewnie kilka słów. Nie przedłużając, rozpocznijmy debatę w tej części merytorycznej. Mamy 38 minut. Bardzo proszę też moich znakomitych panelistów o trzymanie się czasu, o dyscyplinę czasową, bo takie są wymogi naszej debaty. Panie prezesie, panie Krzysztofie, zwracam się do pana Krzysztofa Borusowskiego. Jest pan jednym z twórców rynku zarządzania wierzytelnościami i pewnie, co ważniejsze, dalej pan współtworzy ten rynek. Proszę powiedzieć, może to pytanie być trywialne, natomiast zastanawiam się, czym dla firmy zarządzającej wierzytelnościami jest dochodzenie należności. Jaką drogę na przestrzeni ostatniego czasu przeszedł ten rynek i pewnie, co też bardzo istotne, w jakim punkcie dzisiaj się znajdujemy? Jeszcze raz dzień dobry wszystkim. Może ściszę siebie, żebym nie miał podwójnego echa. Okej. Widzę, że przypada mi rola Nestora. No cóż, tak to już by. Rynek windykacyjny zaczął się w końcówce lat 90. Na początku lat 2000 wystartowały firmy, które obecnie tworzą czołówkę branży. To jest Kruk, Ultimo i Best z firmy krajowych. Do tego w międzyczasie dołączyły też firmy zagraniczne. Czym jest dla nas dochodzenie należności? Na początku myślałem o tym jako o biznesie, potem jako o pewnej misji, a teraz jest bardzo klarowne rozumienie, przynajmniej w moim przypadku i w przypadku Bestu. Mianowicie jesteśmy firmą infrastrukturalną. My tworzymy infrastrukturę dla pozostałych branż przemysłu w Polsce, począwszy od bankowej. Zresztą tak jak pani doktor przed chwilą opowiedziała, począwszy od bankowej, po nawet zwykłą produkcję czy dystrybucję, wszędzie tam, gdzie występują płatności, tam jesteśmy potrzebni. Co my robimy? Utrzymujemy drożność systemu finansowego, oferujemy pomoc dla klientów, dłużników, pomoc i wsparcie dla wierzycieli w egzekucji ich praw i stanowimy niejako swoisty arbitraż.
Tak? Wiadomo, że część problemów związanych z płatnością nie jest związana z brakiem chęci czy nieuczciwością, tylko po prostu to jest normalny, że tak się wyrażę, skutek uboczny dobrze funkcjonującej gospodarki. Nie wszystkie przedsięwzięcia zawsze kończą się sukcesem. Nie zawsze klient, konsument jest w stanie właściwie oszacować swoje możliwości płatnicze. Jak ten rynek się tworzył? Do samej windykacji trafiłem poprzez branżę bankowości inwestycyjnej, sprzedawałem małe banki. Zrobiłem 4-5 transakcji na polskim rynku i każda z tych transakcji, prawie każda, za wyjątkiem jednej, miała jako bardzo istotny element NPL, czyli niespłacalne kredyty. W przypadku jednego banku, tak jak pamiętam, to było wręcz w trakcie transakcji pacjent nam umierał na stole, dlatego że co chwilę ogłaszano doszacowanie rezerw, tak, że pod koniec transakcji bank w zasadzie był niewypłacalny. To oczywiście skłoniło do mnie osobiście do zajęcia się tym tematem i pokazuje, jaka jest prawdziwa geneza tego przemysłu w Polsce. To jest bardzo istotna potrzeba. Teraz wracając do kwestii infrastrukturalnej, ale też do części takiej etycznej, to znaczy infrastruktura jest dobra, jeżeli ona jest niewidoczna. To jest trochę tak jak z obsługą w restauracji. Najlepszy jest taki kelner, który powoduje, że wszystko dostajemy na czas i w ogóle go nie widzimy. Możemy zająć się wtedy naszymi gośćmi, rozmową. Dla mnie takim zupełnie fundamentalnym case'em, który dał podwaliny pod moje rozumienie windykacji, to był case wyboru. W pewnym momencie ktoś się do mnie zgłosił, że nie jest w stanie spłacać zobowiązania, bo to jest nie jego zobowiązanie, tylko odliczone po ojcu, który bardzo trudnej sytuacji rodzinnej łącznie z molestowaniem. Ta osoba była absolutnie wiarygodna i dobrze sytuowana. Pytanie, co zrobić w tej sytuacji? To był jeden z, tak jak mówię, z fundamentalnych wyborów w moim przypadku. Czy anulować zadłużenie, czy też egzekwować? Osobę w końcu stać na to. I temat rozwiązałem w sposób następujący. Poprosiłem tą osobę o rozważenie sytuacji, że w naszym portfelu są klienci, którzy płacą, pomimo tego, że nie mogą, mają dużo trudniejszą sytuację gospodarczą i dla nich to jest ogromne wyzwanie, żeby się z nami rozliczyć. I żeby ta osoba rozważyła, ile jest w stanie zapłacić tytułem zamknięcia sprawy, my zamkniemy tą sprawę, przyjmując tą ofertę. Niejako przerzuciłem temat, jak windykować, na drugą stronę. I odpowiedź tej osoby była absolutnie znamienna. To znaczy, ta osoba wpłaciła bardzo istotną część zadłużenia. Myśmy oczywiście wykonali swoje zobowiązanie i temat zamknęli, ale ta osoba pokazała, że ona rozumie, na czym polega sprawiedliwe rozliczanie się. Ona wzięła pod uwagę to, że inne osoby na rynku też muszą się rozliczać, też są w trudnej sytuacji i że my musimy występować jako pewnego rodzaju arbiter. Oczywiście branża windykacyjna jest trudną branżą i nam jest bardzo często trudno zejść aż tak
do tego poziomu w windykacji. Niestety windykacja poprzez swoją masowość gubi trochę tego bezpośredniego klienta, aczkolwiek robimy starania, żeby stało się to z jak najmniejszą szkodą dla niej. Konkludując, windykacja musi być rzetelna, musi być neutralna, musi być pozbawiona emocji. Best ma w swoim haśle wiedza, etyka, skuteczność. Te trzy rzeczy muszą charakteryzować windykację. Musimy to robić w oparciu o dobrą wiedzę, dobre zrozumienie sytuacji dłużnika, sytuacji wierzyciela, w oparciu o reguły prawa. Musimy to robić etycznie, z poszanowaniem nie tylko reguł prawa, ale również zasad współżycia społecznego. No i musimy być w tym wszystkim skuteczni. Bardzo trudna rola. I tutaj przejdę do takiej wzmianki, że podziękowania dla ZPF-u, czyli Związku Przedsiębiorstw Finansowych. Ten związek bardzo pomógł branży w rozwoju, w jej profesjonalizacji. Geneza stolika windykacyjnego, jak my nazywamy w ZPF, jest taka, że windykacja chciała być częścią przemysłu finansowego, a nie windykacją jako taką. I to jest istota polskiej windykacji. My jesteśmy częścią infrastruktury, a nie windykacją dla siebie. Jak wyglądała ewolucja rynku, bo to jest Panie Krzysztofie, przepraszam. Część Panie Krzysztofie, króciutko, od małych firm króciutko. Do dużych korporacji. Rozumiem, że przekroczyłem czas, ale krótko, od małych firm. Początek lata 2000, małe firmy zatrudniające dosłownie po kilkadziesiąt osób. Fundamenty to są dwie ustawy, a mianowicie zmiana prawa bankowego i wprowadzenie ustawy o funduszach inwestycyjnych, funduszów sekurytyzacyjnych, które spowodowały ekonomiczną możliwość rozliczenia straty wynikającej z niespłaconych kredytów po stronie banku. Dalej, rozwój windykacji polubownej. Na początku to były call centers i przede wszystkim rozmowy z dłużnikami. Potem uaktywniła się windykacja prawna ze wszystkimi wzlotami i upadkami, czy spowolnieniami, bo był czas, kiedy ta windykacja prawna naprawdę była lepiej rozwiązana niż teraz. No i bardzo ważny też element to jest finansowanie. Mniej więcej od końca lat 2000, w okolicach 2010 roku otworzył się ten rynek finansowy i polskie firmy mogły finansować się na krajowym rynku poprzez emisję obligacji. To spowodowało tak fantastyczny rozwój tej branży. Na koniec jeszcze wspomnę o technologii, bo o tym nie mogę nie powiedzieć. Nie wiem, czy Państwo, którzy nas słuchają, zdają sobie sprawę, że branża windykacyjna jest też jedną z wiodących branż technologicznych. W naszej firmie, podobnie jak w firmie obecnego tutaj pana zastępcy, czyli w Kruku, tak jak przeglądam sprawozdania finansowe, u nas mniej więcej 20% zespołu to jest usługa technologiczna. Poprzez automatyzację procesu zarządzania, systemy, które potworzyliśmy, systemy do zarządzania call center, tak zwane predictive dialer, zarządzanie bazodanowe,
czyli Big Data Processing, Artificial Intelligence, boty, wielokanałowe contact centers. To wszystko, z tego wszystkiego korzysta windykacja. Jesteśmy jednym z liderów technologicznych w branży finansowej. Czyli od firm garażowych do wielkich korporacji, które jednocześnie są na tej linii technologicznego wzrostu. Bardzo dziękuję. Ja już widzę, że będziemy mieli niedosyt tej debaty. Musimy powtórzyć na pewno. Natomiast tutaj na EKF-ie mam ograniczony czas, w związku z czym dziękuję panie Krzysztofie. Panie Michale, uprzejma prośba też o odpowiedź na pytanie, ponieważ pan Michał zajmuje się finansami, między innymi finansami w Kruku, więc co do zasady ma styczność z liczbami, ale jak ten rynek zarządzania wierzytelnościami wygląda z pana perspektywy? Interesowałoby mnie, jak wygląda zainteresowanie inwestorów na rynku zarządzania wierzytelnościami, jak zmieniała się podaż wierzytelności. No i wreszcie pewnie ostatnie pytanie, jak pandemia wpłynęła na rozwój rynku. Panie Michale. Dzień dobry Państwu. Cieszę się, że mogę tutaj być z Państwem i od razu przejdę do odpowiedzi na pytania. No więc z mojej perspektywy, i to wspomniała tutaj pani doktor w swojej prezentacji, to oczywiście jest historia małej branży 20 lat temu, która zaczęła obsługiwać główne banki, która rozrosła się tak, żeby stworzyć rodzinnych kilku dużych graczy, już korporacje obracające setkami milionów, a czasami miliardami złotych rocznie i będących, jak powiedział pan Krzysztof, tą infrastrukturą systemu finansowego w Polsce. Więc to jest historia istotnego wzrostu. Od tam, pamiętam, w Kruku pierwsze inwestycje na tam pół miliona, tam półtora miliona złotych, po portfele, za które Kruk płaci i sto, i sto kilkadziesiąt milionów złotych, kupując dziesiątki tysięcy, a czasami tylko 100 tysięcy spraw. Rynek polski jest rynkiem, który dla nas, założycieli, twórców, członków zarządu firmy polskich, jest o tyle ciekawy, że pozwolił nam z tym rynkiem urosnąć na tyle, żeby stawić czoła globalnemu kapitałowi, który oczywiście rynkiem polskim również się interesuje. I mimo jakby tej globalnej konkurencji ostać się i dalej być jego bardzo istotną częścią. Dlaczego to się udaje? Przede wszystkim to dzięki przedsiębiorcom, którzy te biznesy prowadzą, menadżerom i pracownikom, którzy zorganizowali się w taki sposób, że są atrakcyjni dla naszych partnerów biznesowych, dla banków, bo na tyle dobrze wykonujemy tę pracę, że potrafimy odzyskać więcej niż nasi partnerzy, niż banki, a w związku z tym jesteśmy w stanie im zaoferować atrakcyjne z ich punktu widzenia ceny. Po drugie, organizujemy się najwyraźniej nie gorzej niż nasi amerykańscy, niemieccy, szwedzcy czy norwescy konkurenci, którzy wszyscy są tutaj na tym rynku obecni. Kruk działa od 22 lat w Polsce, ale działa też od kilkunastu lat za granicą, więc ja mam ten przywilej, że patrzę z punktu widzenia grupy obecnej i w Czechach, i w Rumunii, i we Włoszech, i Hiszpanii. I muszę powiedzieć, że z tej perspektywy Polska jest z jednym z najbardziej profesjonalnych rynków windykacyjnych w Europie, z bardzo silną konkurencją, konkurencją prawdziwie globalną, bo oprócz kilku, właśnie jak powiedziałem, silnych podmiotów polskich jest tutaj wiele mocnych firm z całego świata, ale one wszystkie są firmami skupionymi na procesie operacyjnym, są branżowymi konkurentami. I to też jest pewna specyfika polskiego rynku. W związku z tym, że jest 5-7 bardzo mocnych graczy windykacyjnych, branżowych, nie za wiele jest miejsca już na z natury trochę bardziej oportunistyczny kapitał w postaci funduszy inwestycyjnych, które występują w wielu rozwiniętych też krajach i dostarczają duże ilości płynności na tym rynku. Takich funduszy w Polsce na dużą skalę
nie widzimy, a to wynika często z tego, że po prostu jesteśmy na tyle konkurencyjni, że ich stopy zwrotu byłyby niesatysfakcjonujące. Więc to, co mówię, jest dobrą informacją dla, myślę, dla naszych partnerów, przede wszystkim w bankach, no bo nasza branża głównie w 80-70% pracuje dla banków, że macie tutaj Państwo, ci, którzy nas z Państwa słuchają, no, solidne grono partnerów do współpracy, którzy w moim przekonaniu dają konkurencyjne, mocno konkurencyjne warunki tej współpracy. Więc na przestrzeni tych kilkunastu lat, ja bym powiedział, no mamy oczywiście bezprecedensową historię rozwoju branży, ale też idącą nią w parze bardzo silną profesjonalizację. I o tym też pan Krzysztof wspominał, jak ja też porównam sobie, jak dzisiaj funkcjonują procesy w Kruku, jaki jest poziom zinformatyzowania naszej firmy, zautomatyzowania, jakość procesów. To my pokonaliśmy długą, długą drogę między tym, czym jesteśmy dzisiaj, a 5 lat temu. Więc ja widzę tutaj jakby no, znaczący progres i to mnie bardzo cieszy. Czasami też w związku z tym, że nie jesteśmy bankami, to nam jest łatwiej, bo mamy trochę mniej jakby tego rygoru administracyjnego, regulacyjnego, który pozwala czasami na trochę większą innowacyjność, trochę większą wolność gospodarczą we wdrażaniu nowych technologii na przykład. Więc podsumowując, wzrost, profesjonalizm, ale z drugiej strony jeszcze zwiększająca się regulacja naszej branży. Nie ma co prawda, jak tutaj wspomniała pani doktor, jednej ustawy, która nas reguluje, natomiast jest wiele różnych regulacji wynikających z różnych aktów prawnych i widać trend zwiększonego nadzoru nad naszą branżą, większej interwencji jakby tutaj regulatora i to po pierwsze oznacza, że rosną koszty, po drugie to oznacza, że my dzisiaj no, musimy działać bardzo mocno uważając jakby na te regulacje i konsument dzisiaj w Polsce na przykład jest dużo mocniej chroniony niż był tam 10 czy 15 lat temu i bardzo dobrze. I to sprzyja dalej tej profesjonalizacji i też konsolidacji tej branży, bo to jest następny trend, który występuje. Jeszcze 10 lat temu mieliśmy do czynienia z wieloma mniejszymi, średnimi i dużymi firmami będącymi na tym rynku. Dziś tych firm jest znacząco mniej. Dlaczego mniej? Dlatego, że konkurencyjność jest wyższa. Zwroty oferowane w tej branży są już niższe i tylko duzi gracze, wyspecjalizowani gracze są na tym rynku w stanie zapewnić odpowiedni zwrot. Zwracam też uwagę, że większość graczy w Polsce działającym w tym biznesie to są spółki publiczne, czyli znowu pod tym rygorem spółek zaufania publicznego, pod rygorem regulatora, którym jest KNF, ale też spółki zagraniczne będące w Polsce to są w przeważającej większości wielkości spółki giełdowe. Więc moim zdaniem nastąpiła pewne zbliżenie w poziomie tych regulacji między nami a tym inną częścią sektora finansowego. Aczkolwiek no oczywiście cały czas no nie musimy mieć licencji na prowadzenie działalności i ten rygor jest na pewno mniejszy niż on występuje w bankach. I wracając do ostatniej części pytania, Marcin, twojego COVID. COVID jest tym czarnym łabędziem, czyli tym kryzysem, którego oczywiście nikt się nie spodziewał. On wpłynął na dziś mocno negatywnie na naszą branżę. Dlaczego? No te firmy spośród windykacyjnych, które posiadają duże zakupione portfele na swoim bilansie, ucierpiały. Ja mówię z perspektywy Kruka jako jednej z największych 10 firm w Europie w naszej branży. Mówię o tym, że w efekcie COVID-u, i tu ciekawostka, a w praktyce w efekcie zmian prawa w efekcie COVID-u, nasze spłaty z portfeli wierzytelności wcześniej zakupionych ucierpiały znacząco. W Rumunii, w Hiszpanii, we Włoszech szczęśliwie nie ucierpiały znacząco albo prawie wcale w Polsce. I to jest pewien ewenement. Natomiast no, Polska dzisiaj dla nas to jest 40 kilka procent naszego biznesu. Więc tą ekspozycję na zagranicę mamy jakby dużą. Drugi negatywny efekt COVID-u na nas to jest to, że sam rynek sprzedaży wierzytelności się istotnie zmniejszył. W 2019 roku, według tych danych, które Kruk zbiera, w
Polsce sprzedano portfele za około 12 miliardów złotych wartości nominalnej tych portfeli, czyli zapłacono za nie tam istotnie mniej. W tym roku, w 2020, nie wiemy oczywiście, jak będzie ten rynek, no bo rok się nie skończył, ale nasz szacunek na dziś mówi o połowie mniej więcej tej kwocie, czyli około 6 miliardów. Czyli w efekcie COVID-u rynek znacząco się zmniejszył. Oczywiście my mamy nadzieję, że będzie też efekt pozytywny dla naszej branży w postaci takiej, że no każdy kryzys oznacza najprawdopodobniej zwiększenie ryzyka kredytowego u naszych partnerów biznesowych w bankach, a w związku z tym potencjalnie większą podaż wierzytelności na sprzedaż czy do serwisu w kolejnych okresach w czasie. Ale tego jeszcze nie widać. Ja nie sądzę, żeby to się stało szybko. To może być kwestia nawet najbliższych kilku lat, a nie prawdopodobnie miesięcy. Dobra wiadomość jest taka, że przy całym tym istotnym spadku spłat w Europie, mniejszym w Polsce i tym prawdziwym stres teście, nie ma ani jednej firmy w Polsce, która by w naszej branży, która by na tyle ucierpiała, że musiałaby zaprzestać działalności, zamknąć ją. Te firmy wszystkie działają, oczywiście niektóre zostały poturbowane trochę więcej, niektóre trochę mniej. Ja mogę z satysfakcją powiedzieć, że Kruk jest dzisiaj najniżej zadłużoną firmą spośród tych największych 10 w Europie, że nasza sytuacja finansowa jest bardzo dobra, mimo tego, że ponieśliśmy straty na ponad 220 milionów złotych w tych pierwszych dwóch kwartałach 2020 roku ze względu na COVID. Bardzo, bardzo dziękuję. Przygotowałem sobie 72 pytania, udało mi się zadać dwa. Oczywiście żartuję, ale tą perspektywę holistyczną zamknijmy pytaniem do pana profesora, bo chciałem się dowiedzieć, panie profesorze, jak pana perspektywa rynku zarządzania wierzytelnościami wygląda. Jak pan ocenia kondycję gospodarstw domowych z takiej perspektywy zdolności ich do spłaty zobowiązań i co z kwestią moralności płatniczej, bo wyobrażam sobie, że te czynniki wpływają na gospodarkę nam również. Znaczy tak, ja myślę, że po znakomitej prezentacji dokonanej przez panią doktor i po wystąpieniach przedstawicieli dwóch wiodących firm w Polsce, trudno jest coś dodać. Ja mogę się najwyżej pokusić o pewnego rodzaju syntezę tego, co usłyszałem. Więc po pierwsze, jako makroekonomista ja patrzę przede wszystkim na to, jaka jest wielkość portfela, który jest zarządzany przez firmy, które się tym zajmują, ale jeszcze bardziej na to, jaka ilość środków zostaje dzięki ich działalności dla gospodarki odzyskana. Pani doktor to pokazywała, to jest tych 17 ponad miliardów w minionych 3 latach, to oznacza 4 do 5 miliardów rocznie i tak to należy widzieć. To jest 4-5 miliardów złotych, które pozostając gdzieś zapisane w bilansach i nieobsługiwane, nie wpływały na funkcjonowanie gospodarki, a dzięki działalności tych firm wracają do aktywności, do oddziaływania na nasz rozwój i uważam, to jest rzecz nie do przecenienia. A jeżeli sektor będzie rósł, no to oczywiście również ten element będzie miał coraz większe znaczenie. Jeżeli chodzi o gospodarstwa domowe, dlatego że one są tutaj istotnym uczestnikiem tego procesu, to wydaje mi się, że niezwykle jest ważna z jednej strony zmiana podejścia do odzyskiwania nieobsługiwanych wierzytelności i wydaje mi się, że o tym świetnie mówił pan prezes Borusowski, zwracając uwagę na to, że to jest w gruncie rzeczy udzielenie pomocy dłużnikowi w rozwiązaniu jego problemu. Ja od długiego czasu między innymi z prezesem Borusowskim na ten temat miałem okazję rozmawiać, że to jest pewien
potrzebny proces zmieniania świadomości społeczeństwa, że te firmy są po to, żeby pomóc rozwiązywać problemy, a nie żeby, ujmując to bardzo potocznie, prześladować dłużnika. Z tego też punktu widzenia powiedziałbym wszelkie takie prezentacje sektora, czy generalnie sektora finansowego, jako opresyjnego w stosunku do tych, którzy korzystają z kredytowania, są niewłaściwe. Także tutaj ta zmiana podejścia jest niezwykle potrzebna. To jest proces, który oczywiście będzie zajmował wiele czasu. I jest jeszcze jedna kwestia. To jest kwestia właśnie uświadamiania tego, o czym już mówiłem, że robimy to po to, żeby gospodarka dostawała pewien dodatkowy impuls, żeby dzięki temu, no mówiąc najkrócej, pewne środki się nie marnowały. Bardzo dziękuję za tą perspektywę. Ze skali makro zejdźmy trochę do skali mikro. Moje pytanie do pana Macieja Bardana. Panie Macieju, tylko 2-3 minuty uprzejmie proszę, bo jeszcze miałem rundkę pytań do wszystkich. Mam nadzieję, że uda mi się je zadać. Panie Macieju, ma pan ogromne doświadczenie w rynku bankowym i z takiego punktu widzenia banku, proszę powiedzieć, co jest efektywniejsze, czy budowanie struktur wewnętrznej windykacji, czy może outsourcowanie tych czynności na zewnątrz? Wreszcie, jeżeli już pozbywać się wierzytelności z bilansu, to kiedy? Bardzo proszę. Tak, witam państwa, dziękuję bardzo za zaproszenie do debaty i postaram się bardzo krótko, bo faktycznie czasu nam zostało niewiele. Odnosząc się do pierwszej części tego pytania, czyli co jest efektywniejsze, czy outsourcowanie, czy budowanie tych kompetencji w banku. Wie pan, ja na to patrzę tak, że w banku przede wszystkim, czy efektywność składa się z trzech elementów. Ludzie, narzędzia i procesy. W banku 50% kosztów to ludzie. Od tych ludzi oczekujemy wiedzy, doświadczenia, zaangażowania i uczciwości. I te kluczowe kompetencje przychodzą do banku z ludźmi, ale oni pracując w banku, natrafiając na zmieniające się warunki ekonomiczne, potrzebują ciągłego rozwoju, szkoleń, poszerzania, przekwalifikowania, potrzebują po prostu inwestycji w rozwój kompetencji, umiejętności i wiedzy personelu. A w bankach 60-70% personelu to są służby sprzedażowe i służby wsparcia. Wsparcia sprzedaży przede wszystkim. Zarządzania efektywnością sprzedaży, monitoring efektywności sprzedaży, rozliczanie systemów premiowych, jakość obsługi, zarządzanie kanałami sprzedaży, wsparcie produktowe, marketing i tak dalej, i tak dalej. Czyli widać, gdzie idzie podstawowe uderzenie, jeśli chodzi o inwestycje, rozwój i koncentrację działań w banku. Drugi element to czynności, których nie można powierzyć na zewnątrz. Nie można outsourcować. I to są wszystkie elementy związane z zarządzaniem ryzykiem. Z ryzykiem kredytowym, rynkowym, operacyjnym. No i mamy oczywiście ileś funkcji kontrolnych, jak audyt, compliance, których też nie można outsourcować. W związku z tym jest tu druga grupa ludzi, która również wymaga inwestycji w rozwój. Cały czas konsekwentnego inwestowania w rozwój. W ramach zarządzania ryzykiem mamy wiele czynności, które de facto decydują o konkurencyjności banku, których żadna instytucja nie może wypuścić na zewnątrz. To są modele oceny ryzyka. To są modele kalkulacji kosztów ryzyka, to jest naliczanie rezerw kredytowych, obliczanie wskaźników, planowanie adekwatności kapitałowej. I tu jeszcze dochodzimy do służb, które można nazwać służbami finansowymi, MIS-owymi czy służbami podatkowymi. No i to są te korowe kompetencje banku. W ostatnich latach banki w tą część związaną z ryzykiem inwestowały gigantyczne pieniądze. Ano bo
w latach 2009-2019 w związku z tym tak zwanym tsunami regulacyjnym koszty ponoszone na rozwój systemów związanych z zarządzaniem ryzykiem, ze zbieraniem danych, przygotowywaniem instytucji do odpowiedzi właściwej na te zmiany regulacyjne były gigantyczne. Czyli tutaj szedł główna koncentracja banku, jeśli chodzi o rozwój, budowę kompetencji i inwestycje w ludzi. Drugi aspekt efektywności to narzędzia. No i znowu tą rewolucję cyfrową mogli obserwować klienci. Inwestycje w aplikacje internetowe, w aplikacje mobilne, w obsługę procesów związanych z rozwojem relacji z klientami online. No to wszyscy jako klienci banków również widzieliśmy gigantyczne postępy, jeśli chodzi o tą sferę zarządzania w bankowości. Ale to tsunami regulacyjne wywołało również inwestycje w potężne systemy i repozytoria danych. Przede wszystkim MIS ryzyka, MIS kontrolingu finansowego, efektywności kanału sprzedaży, CRM i Big Data. No i opowiadając tę historię bankową z punktu widzenia efektywności procesów, nie powiedziałem ani słowa o windykacji. Dlaczego? Ponieważ de facto bank w dniu dzisiejszym czy w ostatnich latach nie ma zasobów kierowniczych, ludzkich, finansowych, a w efekcie i technicznych do rozbudowy i automatyzacji skomplikowanych, czasochłonnych, a czasami zawiłych prawnie procesów windykacyjnych. Posłużę się dwoma przykładami, jeśli mogę. Jeden. Jakieś 17-18 lat temu w jednym z banków wdrażaliśmy jeden z najlepszych systemów windykacyjnych. I dostosowanie i wdrożenie ścieżek windykacji czy strategii windykacyjnych dla poszczególnych grup produktowych zawsze był w tyle za tym, co się działo albo w sferze regulacyjno-prawnej, albo w sferze biznesowej. Po prostu ten system zawsze gdzieś pozostawał z tyłu. Inny przykład. W ciągu ostatnich 30 lat w kilku bankach, w których byłem, za każdym razem zajmowaliśmy się procesem zajęć komorniczych i bałaganu, który panował wokół tego procesu. I co? I w żadnym z tych banków nie udało się wdrożyć aplikacji, która zautomatyzowałaby chociaż w części ten system. Dlaczego? No bo po prostu bank ma zupełnie inne priorytety. Czyli jeśli budujemy roadmapę dla IT, to koszty rozwoju systemów windykacyjnych czy usprawnienia elementów związanych z takimi procesami, które są jakby na końcu tej ścieżki bankowej, zawsze ląduje albo poza listą, albo na końcu tej listy i tak wiadomo, że zabraknie czasu i budżetu na zatrudnienie deweloperów i zbudowanie tego systemu. W związku z tym zawsze na końcu pada pytanie, czy mamy dostarczyć nowe rozwiązanie dla istniejących nowych klientów, dzięki czemu zarobimy pieniądze, czy mamy poświęcić cenne zasoby na budowę systemu, ludzi, narzędzi i procesów do obsługi klientów, których de facto w banku nie chcemy. No i konkludując, na pewno z punktu widzenia banku, mając na uwadze ten natłok rozwiązań nowych, biznesowych, które trzeba wdrażać, efektywniejsze jest outsourcowanie procesu windykacji. Na pewno windykacji twardej. W ramach windykacji miękkiej pewnie warto jest testować, czyli mieć system Champion Challenger, czyli mieć zespół, który testuje w banku określone rozwiązania, dane ścieżki windykacyjne, ale mieć umowy z dwoma, trzema outsourcerami, którzy po prostu pokazują, jak profesjonalna firma może wykręcić efektywność, multiplikując i skalując procesy. Warto się również przyglądać modelom tak zwanego forward flow, czyli początkowo inkasa po 30-60 dniach DPD, a z przyrzeczeniem sprzedaży po powiedzmy 180 dniach DPD po uzyskaniu formalnego uprawdopodobnienia straty. No i tu odpowiedź na pytanie, kiedy sprzedawać. No tu jest kwestia możliwości zaliczenia rezerw do kosztów uzyskania przychodu po stronie banku.
Bank może rezerwy zawiązane na danych portfelach zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu dopiero po uprawdopodobnieniu straty. No a to wynika z określonych przepisów prawnych, zajmuje czas i koszty. W związku z tym de facto dzisiaj z punktu widzenia uregulowań finansowo-podatkowych sprzedaż praktycznie portfela jest możliwa dopiero wtedy, kiedy nastąpi w banku prawdopodobnie straty, zostały zawiązane rezerwy, rezerwy zostały zaliczone w koszty uzyskania przychodu. Dziękuję bardzo, panie Macieju, ponieważ nie mamy już czasu. Bardzo, bardzo dziękuję za tą wypowiedź. No, czas z wami się spędza tak samo fantastycznie, jak spędza się na stadionie tutaj obok, a ludzie przed telewizorami, którzy nas oglądają online, może nie wiedzą, ale obok znajduje się stadion Lechii Gdańsk, naszej ukochanej drużyny. Szanowni Państwo, musimy kończyć. To miałem przygotowane oczywiście jeszcze 71 pytań, natomiast no, nie zadam ich, ponieważ czas naszej debaty dobiegł końca. Ja myślę, że stoimy przed fantastyczną wiadomością dla rynku zarządzania wierzytelnościami po implementacji dyrektywy NPL-owej. To, co mówiła też pani dyrektor, z punktu widzenia profesjonalizacji tej branży, to jest unifikowane zasady, które będą rządziły rynkiem windykacyjnym w całej Europie. To jest ogromna szansa dla rynku. Mądrze się na to przygotujmy, mądrze implementujmy to prawo, bo to na koniec naprawdę wszystkim nam się będzie opłacać. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję pani dr Marcie Pęczar, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. Dziękuję pan Krzysztof Borusowski, Grupa Best. Dziękuję Michał Zasępa, Grupa Kruk. Dziękuję pan profesor Dariusz Filar, Uniwersytet Gdański. Dziękuję panu ekspertowi Maciejowi Bardanowi. Dziękuję państwu. To była ogromna przyjemność. Zostańmy jeszcze na koniec, bo teraz przed nami znakomita uroczystość. Pani Elżbieto, oddaję głos. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, dyskusją na temat znaczenia zarządzania wierzytelnościami dla zrównoważonego rozwoju kończymy na chwilę, ale kończymy 3 dni z EKF-em w formule online. Proszę Państwa, wczoraj EKF odbywał się w gronie ponad 1000 osób. Bardzo Państwu za to dziękujemy. Dziękuję za Państwa zaangażowanie, dziękuję za opinie, pytania, krytyki, to też jest bardzo potrzebne. To Państwo wspólnie z nami tworzycie ten kongres. Społeczność EKF-u to uczestnicy, współpracujący z nami eksperci, partnerzy, współorganizatorzy, ale to również nasz zespół. Dziękuję całemu zespołowi, który organizuje Europejski Kongres Finansowy, bo wyzwanie, które podjęliśmy, było naprawdę poważne i wiadomo, daliśmy radę. Szanowni Państwo, to nasze spotkanie, które właśnie kończymy, to tak naprawdę początek kolejnych spotkań. 3-dniowe spotkanie w studio EKF inauguruje naszą działalność rozproszoną w czasie, w miejscu, w formie. Zapraszamy Państwa na nowe inicjatywy EKF-u, o których już niebawem przeczytacie Państwo na stronie kongresu. Od ubiegłego tygodnia już współpracujemy z naszymi partnerami nad tym, aby EKF działał non-stop w takiej formie, w jakiej pozwalają nam warunki. Bardzo dziękuję współorganizatorom kongresu, bankowi PKO S.A., firmie NDI oraz Centrum Myśli Strategicznych za zaufanie. Dziękuję głównemu partnerowi PKO Bankowi Polskiemu za współpracę i życzliwość. Dziękuję wszystkim partnerom, również partnerom medialnym, w tym głównym partnerom medialnym bankierowi.pl, Dziennikowi Gazecie Prawnej oraz Polskiej Agencji Prasowej. Ta lista osób, którym powinnam podziękować, jest bardzo długa, ale myślę, że więcej razy niż mówiłabym dziękuję, podczas tych 3 dni pojawiało się słowo odpowiedzialność i to nie jest puste słowo. Mówiliśmy o odpowiedzialnych finansach, o odpowiedzialności w gospodarce, o odpowiedzialności w zachowaniach i proszę Państwa, ja jeszcze raz powiem o odpowiedzialności i bardzo proszę, bądźmy odpowiedzialni, bo to od naszej odpowiedzialności może zależeć zdrowie naszych bliskich, nieznajomych. Także
odpowiedzialny EKF prosi wszystkich o odpowiedzialność w tych trudnych czasach. Ci z Państwa, którzy nie obejrzeli wszystkich debat, a chcieli je obejrzeć, zapraszamy na stronę kongresu. Również przypominam, że na stronie kongresu już niebawem nowe inicjatywy Europejskiego Kongresu Finansowego, który będzie działał non-stop. Dziękuję Państwu bardzo. Żegnam ze studia Europejskiego Kongresu Finansowego, które, jak Pan Prezes zdradził, jest obok stadionu Bursztynowego w Gdańsku. Do zobaczenia w różnych formach, w różnych miejscach i mam nadzieję za rok w Sopocie jak zwykle. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję Państwu. Dziękuję bardzo.